To jest niemożliwe. Super. Duża flara, eś os, Juventusu, Barcagli, ekstra. Naprawdę, fajnie. A toc jakiś? Jeszcze dwie te paczki otworzę. Dwie otworzę i tyle. Jest! O proszę! Toc! Toc! Błagam, musi być toc! Jest! W końcu! Dobry! Dobry! Jaka flaga? Brak flagi? Co to oznacza? O, Dzeko! Niby spoko! 93 overall, to muszę się cieszyć! Dzeko! Dzeko! Edin Dzeko! Ile jest warty, Dzeko? 93 overall, no to fajnie! No to spoko! No to ekstra! Edin Dzeko, sprawdźmy jego wartość rynkową teraz. Aha, 80 tysięcy. No nie powiedziałbym, że jest to na 93 overall jakiś mega traf. Ale, jest to 93 overall, Edin Dzeko, 193 cm wzrostu, ten co ma banie. Okej, dobra, ten draft. Let's go. 4-2-3-1-3-4-3. Dobra, 3-4-3 i to jest ten draft. To jest ten draft. 199,5. Please Suarez. Dobra, trzeba wybierać jakąś tam ligę boczną. Dobra, Ronaldo, Cristiano Ronaldo albo Neymar taki. Jak myślicie, Neymara 97 czy Ronaldo 98? 97 Neymar mi się wydaje. Ronaldo będzie łatwiej trafić takiego. Dobra. Jest Toni Kroos. Okej. Let's go. Teraz kolejny toc. Bruno muszę wybrać. Dobra, prawy pomocnik. Kevin De Bruyne. Dobra. I lewy pomocnik. Nani, okej. Okay. Nawet nie będzie trzeba Ronaldo. Nawet Ronaldo... Ronaldo będzie można dać na... Na Enkę. Jak się trafi. Sanchez dalej. I bramkarz... Powiem wam, dupy nie urwało. Dobra, Bank. Di Maria. Okej. Piqueta, tu musi być Piqueta. Ajajajajaj. No, dobrych graczy. Bale, okej, idealnie. Dobra, czyli możemy dać tak. Piquetę tu. I Bale'a na prawe skrzydło. Dobra, i teraz Bank. Sergio Ramos 9-5. Okej. To mi się zaczyna podobać. Brakuje nam trzech kart, tak naprawdę. Dobrych trzech kart i wysokich overalli. Trzech kart i dobry. Proszę, NK Suarez. NK dobra. Dobra, Hazard. Please, Ronaldo. Griezmann czy Ronaldo? To jest pytanie. Griezmann, który będzie na Ence, czy Ronaldo, który jest na lewym skrzydle, ale ma 9 więcej overalla. Griezmann, Ronaldo, Griezmann. Kurde, podzielone opinie, pół na pół. Ajajajajaj. Zaryzykuję. Trudno. Ile to będzie miało z gry? Plus 8. Tak naprawdę te dwie pozycje. Jesteśmy w niebie fifowym. Please. 87. Please, dobry środkowy obrońca. Piszczek. Wow. Keylor Navas. Wow. Czy... Co tu się wyprawi, jak ja nie będę miał? Nie. Brakuje nam jednego środkowego obrońcy. Nie uwierzę w to, naprawdę. Wow. Zmień Ronaldo z Neymarem. Plus 3. To może wyjść.
Asensio niech będzie. I... Wow. O, matko. Dobra. Dalej 91, okej. Okay. Tych dwóch, kurde, no, ostatni. 92. Jakbyśmy zdobyli 4 zgrania, nie wiem jakim cudem, kto to by musiał dostać te zgranie. Nikt, może tylko dostać dwóch zawodników tak naprawdę to zgranie. No. On ma 3 zgrania tutaj. On ma 3 zgrania, a Asensio ma tutaj. Nie uwierzę w to, nie. Nie uwierzę w to. 98 będzie. Nie. Neymar za na niego! 192, halo! Dlaczego nie ma? Czekajcie po kolei. Wszystko. Please 193 w końcu. Please 193 w końcu. Nie będzie 193, nie. Asensio tak zmniejsza ten. O matko, Cross Bruno, to też no, nieważne. Nie! Po prostu nie. No nie wierzę w to. Nie! 192 drafcik. Jak blisko. Taki składzik. Kogo nam zabrakło? To pokażę nam jakiegoś Modricza i tutaj wysokiego Overala na ławkę. 3 non-rare'ów i silver. No to też prawda, że to jest masakra jakaś, nie? No, jaj. Składzik jest mega. No tutaj mniej niż 84 jest. Srebrnych zawodników. Nic. Rafael FIFA, dzięki bardzo za follow. To cwaczce za dwie. Co tu się wydarzyło właśnie? Boom i boom i boom i bez walkoutu. Dzięki za... Co? Toc? Kto? Damianowicz. O, dasz mi gdzieś butelkę tam z tym spada. Co? O, my... no, legenda.